po turnieju młodzików, który odbywał się w Lesznie, rozmawiamy z trenerem. Pierwszy mecz nie bardzo wyszedł, ale w drugim chłopaki pokazali, że potrafią grać. No, chłopcy są na razie na etapie uczenia się, to są w dużej mierze chłopcy z młodszego rocznika, także pracują nad tym, żeby móc walczyć w swojej docelowej kategorii za rok, za dwa, a na razie zbieramy po prostu naukę i po naukę żeśmy tutaj przyjechali. Czyli to jest zespół chłopców, którzy jeszcze w przyszłym roku będą w tej samej grupie walczyli? Większość z tych chłopców będzie brała udział w rozgrywkach jeszcze nawet przez dwa lata, bo to są roczniki tam 2-9, 2-10 niektórzy. Także będą grali, to są chłopcy, którzy teraz w tym roku będą grali w mini siatkówkę jeszcze z czwórkach, plus trzech chłopców, którzy są starsi. Także no zespół, który się uczy, perspektywistyczny. A jak długo trenują chłopcy? Od czwartej klasy wszyscy. Także część już z nich trenuje 5 lat, część 3, 4, w zależności od tego, kto tam trafił do klubu, w jakim terminie. A jaka duża jest grupa chłopców? Bo dzisiaj przyjechaliście w siódemkę. Tak, no niestety sezon grypowy, chorobowy i po prostu część chłopców nie mogła dotrzeć. Drużyna ma 11 chłopaków, także pełen skład. Jakieś cele na ten rok były zakładane? Czy nie, jedyny cel to dobra zabawa i ogrywanie, a jakieś cele to tylko i wyłącznie dla tej grupy, która będzie startowała w rozgrywkach mini siatkówki. To trzymamy kciuki. Dziękuję. Bardzo dziękujemy.